żywoty świętych pańskich na każdy dzień roku. Subskrybuj Nauki Katolickie i otrzymuj powiadomienia. 22 maja. Żywot świętej Julii, Panny i Męczenniczki. Żyła około roku pańskiego 440. Roku 439 zdobyli argańscy Wandale pod królem Genzerykiem Kartaginę w Afryce. Z okrucieństwem sobie właściwym zaczęli prześladować katolików, łupić ich kościoły, bezcześcić ich świętości, na męki oddawać kapłanów, a lud mordować i wielu sprzedawać w niewolę. Takiego smutnego losu doznała także i Julia, córka rodziców znakomitego rodu, a nadzwyczajnej urody, wysoko wykształcona i pełna pobożnych uczuć. Wystawioną na sprzedaż przez łupieskich wandalów, kupił jako niewolnicę poganin Eusebiusz, kupiec syryjski. Okropna zmiana, jaka zaszła w nieszczęśliwym losie Julii, kiedy z wielkiego bogactwa i dostatków popadła w ubóstwo, a w zamian za uwielbienie, jakim ją otaczano, zyskała pogardę, z rozkazującej zaś stała się sługą, wielka ta zmiana byłaby złamała inne serca mniej odważne, ale Julia, będąc chrześcijanką, znalazła wielką pociechę w nauce Chrystusa i z wielką pokorą i cierpliwością przyjęła na się ten krzyż doświadczenia, jaki Jezus Chrystus na nią zesłał i dlatego zniosła ubóstwo, cierpienie, pohańbienie, a w końcu nawet śmierć męczeńską. Służąc jako niewolnica w domu Eusebiusza, przez swą łagodność i obyczajność, a pilność niezmordowaną, połączoną ze zręcznością, takie sobie Julia zaskarbiła przywiązanie i szacunek w całym domu, że nikt nie śmiał jej w czemkolwiek ubliżyć. Każdej wolnej od zatrudnień chwili używała na czytanie nabożnych książek, jakie otrzymywała potajemnie od chrześcijan, czytając je, rozpamiętywała cierpienia i męki Jezusa, jakie Zbawiciel przechodził od początku prześladowania aż do śmierci na krzyżu. Często, kiedy miała zmartwienie, lub groziło jej jakie nieszczęście, lub też pokusa ją ciągnęła, wtedy całowała mały krzyżyk, który zawsze nosiła na piersiach i modliła się do Jezusa Chrystusa: Ty, Jezu, chciałeś cierpieć i wrócić do chwały Twojej, do Królestwa Niebieskiego. Zmiłuj się nade mną i dozwól, abym i ja cierpień doznała z miłości ku Tobie. Z radością noszę te pęta niewolnicy, ponieważ one mnie czynią nieco podobną do Ciebie, mój Jezu, i ponieważ one może mi otworzą bramy niebios. Zresztą była bardzo wesołą i swobodną, pościła bardzo często i wyrzekła się wszelkich uciech światowych, aby tylko uprosić sobie łaskę zachowania czystości dziewiczej. Po kilku latach Eusebiusz wybrał się w interesach w drogę do Europy, a Julia razem z innymi sługami towarzyszyła mu w tej podróży. Kiedy przybyli do wyspy Korsyki i w Capo Corso na ląd wysiedli, zastali właśnie pogan zebranych na uroczystość święta narodowego, gdzie bogom ofiary składano. Eusebiusz udał się do świątyni, aby cześć oddać bogom, a Julia pozostała w mieszkaniu, padła na kolana i modliła się gorąco, wstawiając się za poganami, aby ich Bóg co prędzej oświecić raczył i wyzwolił z tej niewoli ducha, a nauczył poznawać prawdy Boże. Kilku urzędników tej wyspy, przechodząc mimo mieszkania, usłyszało te modlitwy i prośby Julii i zapytali jej, czemu nie poszła razem z innymi do świątyni i czemu nie bierze udziału w ofiarach bogom przynależnych, na co Julia otwarcie im odpowiedziała: jestem chrześcijanką i czczę tylko jednego, jedynego Boga prawdziwego, a nie bożki, które czci nie są warte. Urzędnicy donieśli o tem namiestników Feliksowi, dodając, że u Eusebiusza jest bardzo piękna chrześcijanka, która o ich bogach z wielką pogardą się wyraża. Feliks, wielki prześladowca chrześcijan, zapalił się chęcią dostania w ręce swoje tej chrześcijańskiej niewolnicy. Zaprosił tedy Eusebiusza do stołu swego i w czasie uczty zarzucał mu, że pozwolił niewolnicy swej znieważać bogów i czcić Boga chrześcijańskiego. Eusebiusz uniewinniał się, dowodząc, że zadawał sobie już dużo trudu, aby Julię skłonić do odstępstwa od jej wiary i do ofiarowania bogom pogańskim. Wszakże ona zawsze oświadczała, iż woli śmierć ponieść, niż wiary się wyrzec. Zresztą, mówił, jest to najmilsza moja niewolnica, prawdziwa perła, dla swego wdzięku, wierności i pracy. Tak wielkie pochwały oddawane Julii przez Eusebiusza podrażniły ciekawość Feliksa. Zobaczył dziewicę i tak mu się spodobała, że zawrzał wielką pożądliwością, aby ją posiadać. Nalegał na kupca, aby mu ją odprzedał, ofiarując w zamian wysoką cenę, lub też cztery najpiękniejsze niewolnice własne, ale Eusebiusz mu oświadczył: Twoje starania na nic się nie zdadzą, cały majątek twój nie starczy na nabycie tej perły, której w ogóle nie mam na sprzedaż. Feliks postanowił zatem niegodziwym podstępem uzyskać to, czego za pomocą złota dokonać nie zdołał. Zaprosił bowiem powtórnie kupca na ucztę i przykazał niewolnicom ozdobionym w wieńce z róż, aby Eusebiuszowi ciągle dolewały wina i słodkimi spojrzeniami zniewalały go do picia nad miarę.
Stało się też, jak sobie namiestnik życzył i Eusebiusz wpadł w stan nieprzytomności. Tymczasem Felix kazał przyprowadzić Julię w przekonaniu, że kilka pochlebstw jej wypowiedzianych zniewoli ją zupełnie do odstępstwa od wiary chrześcijańskiej. Zaczął się sadzić na żarty, chwaląc przy tym jej piękność i rozczulając się niby jej losem i nieszczęsnym, na który nie zasłużyła. Przyrzekł jej też, że postara się o uwolnienie jej z niewoli, jeśli tylko złoży Bogom ofiary. Julia odpowiedziała mu, że jest wolną w swych przekonaniach, dopóki służy Chrystusowi i że nie życzy sobie na tym tu świecie żadnej zmiany i żadnej innej wolności, jak tylko kochać Boga i Jemu służyć. Waszymi bogami gardzę i drę już na samą myśl, mówiła, gdybym im cześć miała oddawać, wolę raczej umrzeć zaraz za wiarę moją. Namiestnik rozgniewany tą odpowiedzią, uderzył ją w twarz tak silnie, że krew z ust jej się polała, ale Julia stała się tym radośniejszą, że wolno jej było cierpieć za Jezusa. Rozkazał ją Felix następnie wziąć na tortury i biczować aż do krwi. Julia w czasie tych katuszy wołała, Jezusie, Ciebie także biczowano i wsadzono Ci cierniową koronę na głowę. Dzięki Ci składam, że mnie uznajesz godną, abym choć w części podobnie jak Ty cierpiała. W czasie tych wszystkich katuszy nagabywał ją namiestnik, aby się Chrystusa wyrzekła. Nie, do tego mnie nie przywiedziesz, mówiła Julia, choćbyś mnie i na krzyż przybić kazał. Otrzymasz, czego pragniesz, zawołał rozszalały gniewem namiestnik, kazał się paczom zrobić krzyż i Julię nań przybić. W czasie tych ciężkich katuszy modliła się Julia bezustannie do Boga i prosiła o miłosierdzie nad oprawcami. Zaledwie gwoździe przebiły jej ciało, zabrał ją Pan Bóg do swojej chwały, a w chwili jej zgonu spostrzeżono białą gołębicę, wznoszącą się ku niebu. Gdy Eusebiusz wytrzeźwiał i obudził się, było już za późno, aby wierną swą niewolnicę ocalić. Ciało jej przewieziono do Gorgony, małej wyspy skalistej opodal Toskany, gdzie je zakonnicy w własnym klasztorze pochowali. W roku 763 król Longobardów Desdereiusz kazał ciało jej przenieść do Brescyi, gdzie na jej wstawienie się do Boga dużo zdarzyło. Później pod jej opieką wystawiono tam klasztor żeński. Nauka moralna. Jestem wolną, dopóki służę Chrystusowi, zwykła mawiać chrześcijańska niewolnica Julia i trudno by było znaleźć człowieka bogatego albo potężnego, który by miał podobne wyobrażenie o wolności. Takie wyrażenie jest najpiękniejszym objaśnieniem wolności chrześcijańskiej. Wolność jest podarunkiem drogocennym, jakim Pan Bóg przyozdobił Twój rozsądek i Twoją wolę. Jest to wzniosła i Tobie człowiecze przyrodzona potęga, byś nienawidził wszystko złe, to jest wszystko to, co się nie zgadza z Twoją godnością i przeznaczeniem. Ponieważ sam siebie nie stworzyłeś, lecz od Boga otrzymałeś byt, życie, godność i przeznaczenie, zatem przez Boga tylko uzyskać możesz prawdziwą szczęśliwość, a wolność Twoja spoczywa w podziwienia godnej potędze, że chętnie i radośnie wypełniasz świętą wolę Boga. Ponieważ Bóg sam w sobie jest nieskończoną świętością i dobrocią, mądrością i miłością, a Tobie tylko to jako wolę swoją objawić może, co dla Ciebie jest dobrem, zbawiennym i pożytecznym. Wtedy jasnem jest, że z Twojej wolności najlepszy użytek uczynisz, jeżeli we wszystkich Twych sprawach zawsze stosować się będziesz do woli Bożej i odrzucisz wszelkie pochlebstwa, a oddalisz wszelkie pokusy, które by nie zgadzały się z wolą Bożą. Aby dopełnić warunków do wykonywania wolności, poznać należy świętą wolę Boga o postanowieniu człowieka, albowiem wolność dla nieznającego się jest tem, czym światło dla niewidomego, czym muzyka dla głuchego. Wolność swą człowiek może wzmocnić i do wyższego stopnia wynieść, jeżeli często chodzi do stołu pańskiego, albowiem tylko nieustająca łaska boska podnosi człowieka ku Bogu. Modlitwa. Boże, Stwórco i opiekunie wszystkich wiernych, miłosierdzia Twojego pokornie wzywamy, abyśmy dzień ten uroczysty świętej męczenniczki Julii, pobożnie obchodząc, wiekuistym weselem wraz z nią się cieszyli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Link do zapisu w opisie filmu. Podobał Ci się ten odcinek? Wpłać dobrowolną darowiznę i pomóż nam tworzyć kolejne. Bóg zapłać, niech Pan Bóg błogosławi.